Marta wszyscy z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. No i możemy rozpocząć spotkanie. I wybijają piłkę zawodnicy Środy Wielkopolskiej, chociaż jeszcze Elana strzelał. Lewym skrzydłem Polonia Środa Wielkopolska, dośrodkowanie w pole karne i strzelał głową Jakub. Piotrowski, blisko bramki, ale wybija piłkę. Czuna podaje jednak do Glamowskiego. Glamowski, strzał z dystansu, no ale nie. Teraz gorąco pod bramką Piotrowskiego, ależ wybronił to Piotrowski. Bramkarza Adriana Lisa, Trojanowski, ale nad bramką cały czas mierzy w awans, ale zespół ze Środy Wielkopolskiej miał dwie wyśmienite szanse na zdobycie bramki, no i on jest. No i strzał wprost w ręce Bartoszewicza. Stefanowicz pędzi lewym skrzydłem. Stefanowicz, podanie do środka, tam był Zagdański, był także Tarnowski. Skrzydło podał do Buczmy. Buczma dośrodkowanie. Jest tutaj dwóch zawodników ze Środy Wielkopolski. Jest dosyć mała. No zresztą toruński klub stara się. Każdy stały fragment gry jest dobrą okazją na strzelenie gola. No i teraz Aleksander. Środkowanie. Jest tutaj Aleksander Tomaszewski. Tomaszewski w polu karnym też dośrodkowuje. Ale się zagotował Stefanowicz. Stefanowicz przy piłce strzał. A i zablokowane to uderzenie przez Dawid Zamiatowski, tutaj przed chwilą wołał go trener Górak, ale popatrzmy, co się dzieje na boisku. Aleksander Tomaszewski nad bramą dla drużyny ze Środy Wielkopolskiej. Wbicie piłki w pole karne, jeszcze strzał w cech pola karnego Polonii Środa Wielkopolska. Karnym dwóch. Teraz jeszcze gorąco pod ławką. Darze! Już teraz podłączył się nawet czwarty zawodnik do tego ataku. No i już wbiega w pole karne Pawlak. Pawlak! I bramka! Krystian Pawlak zdobywa gola. I koniec spotkania. Proszę Państwa, co tu się działo? Zobaczmy tę akcję jeszcze raz. Od samego początku. Krystian Pawlak zdobył gola dla drużyny ze Środy Wielkopolskiej, a tutaj jeszcze takie trochę niemiłe obrazki.